Kraje arabskie często kojarzą nam się z przepychem, luksusem. Te centra handlowe pełne butików z ubraniami, perfumami czy też kosmetykami. Wielu eksporterów polskich chciałoby, żeby jego produkty znalazły się na tych półkach i chce zobaczyć w takich opasłych siatach kobiet z różnych krajów arabskich, które wychodzą z centr handlowych obładowane zakupami, ażeby to polskie produkty czy państwa produkty też były kupowane na rynkach arabskich. Jak do tego doprowadzić, na co zwrócić uwagę? Dzisiaj pochylę się nad tematem legalizacji dokumentów związanych z eksportem. Posłużę się przykładem marki czy też marek kosmetycznych. Akurat w tych sprawach mogę Państwu powiedzieć troszeczkę więcej. Nazywam się Tomek Kamala i pracuję na co dzień w Visa Service. Natomiast trochę specjalizuję się w krajach arabskich, gdzie mogę powiedzieć, jak załatwić pewne sprawy, jak zorganizować dokumenty, żeby te dokumenty były honorowane. Zapraszam serdecznie, zaczynamy. Po pierwsze, żeby wprowadzić produkty na rynki arabskie, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Jak, czyli w sensie, kto ma spowodować, że nasz produkt znajdzie się na półce sklepowej. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Takie trzy najbardziej charakterystyczne to jest znalezienie dystrybutora, czyli firmy, z którą podpiszemy umowę, która zadba o sprzedaż danych produktów na danym lokalnym rynku. Drugie rozwiązanie to jest otworzenie własnego oddziału, czyli otwieramy oddział firmy, zatrudniamy handlowców i inny personel i te osoby dbają o to, żeby produkty znalazły się na półkach sklepowych. Trzeci sposób, całkiem skuteczny, natomiast trzeba go sprawdzić, ile Państwa biznesu będzie odpowiedni, to jest zakup już działającej sieci sprzedaży. Może być to na przykład zakup jakichś udziałów w firmie dystrybucyjnej, czy też doinwestowanie jakiegoś dystrybutora lokalnego. Oczywiście można mieszać te formy, może być jakieś małe biuro handlowe, natomiast lokalny dystrybutor, albo też inna forma. Państwo musicie wybrać, która forma jest dla Państwa biznesu odpowiednia, natomiast musi być jakaś forma wprowadzenia produktów na rynek lokalny. Rzadko kiedy można sprzedawać produkty z Polski, bardzo skutecznie je umieszczając na półkach sklepowych. Dlatego też musimy takiego dystrybutora, czy też daną firmę znaleźć albo mieć. Najczęstszym sposobem, jeśli chodzi o działalność polskich firm, to jest znalezienie dystrybutora. Jeśli chodzi o rynki arabskie, jest to pomysł trochę dyskusyjny. Oczywiście każdy decyduje wedle własnego biznesu. Natomiast dystrybutor czasami może pomóc, czasami może przeszkodzić Państwa biznesowi. Temat na zupełnie inną rozmowę, dosyć szeroką. Natomiast mogę tylko zaznaczyć, że czasami ten dystrybutor nie jest dobrym rozwiązaniem. Żeby dystrybutor mógł zacząć pracę, potrzebuje mieć materiały od Państwa, musi mieć umowę dystrybucyjną i musi być inne dokumenty, które pozwolą mu skutecznie sprzedawać Państwa produkty na rynku lokalnym. W ogóle na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o dystrybutora, to na to, żeby ustalić z dystrybutorem wszystkie szczegóły współpracy. Naprawdę wszystkie szczegóły, nie tylko ramowe jakieś umowy, które Państwo jesteście przyzwyczajeni i zawieracie z innymi dystrybutorami. Proszę pamiętać, że praca na rynkach arabskich bardzo często wiąże się z dużymi kosztami. Jeśli chodzi o różne branże, oczywiście to jest różnie. Branża farmaceutyczna ma zupełnie inaczej, branża kosmetyczna inaczej, inne produkty przemysłowe zupełnie inaczej. Natomiast musicie Państwo sprawdzić, zapytać i sprawdzić, jaka jest bariera wejścia na rynek, jakie są koszty dystrybutora. W krajach arabskich, jeśli chodzi o branżę przykładową, której dzisiaj omawiamy, czyli branżę kosmetyczną, koszty związane z rejestracją produktów, z wprowadzeniem produktów na półki sklepowe, czyli opłatą dla sklepu, opłatą za półkę, opłatą rejestracyjną za każdy barkod, jeśli chodzi o sklepy, a rejestracją każdego SKU, którą robią dystrybutorzy, czy też rejestracją brandu, marki i tak dalej, są dosyć duże. Zanim pojawi się jakaś marka na rynku, dystrybutor czasami musi wydać na przykład kilkaset tysięcy dolarów, żeby móc w ogóle pierwszy produkt wprowadzić na półkę sklepową. Dlatego też nie jest to dziwne, że dystrybutor musi mieć pewność, że rozmawia z kimś z drugiej strony, z kimś poważnym, czyli z Państwa strony też jest jakaś pomoc. Możecie Państwo wesprzeć tego dystrybutora na przykład w kosztach
o ile nie rejestracyjnych, to kosztach na przykład reklamowych, albo wysłać mu jakieś sample produktów, albo inne materiały reklamowe. To jest coś, co jest naturalne i każdy dystrybutor będzie tego oczekiwał. Chciałem zwrócić uwagę też na to, żebyście Państwo bardzo dokładnie przeczytali umowę i zawarte do umowy załączniki, na przykład określające proces wchodzenia na dany rynek. To jest bardzo ważne i bardzo ważne, żebyście Państwo zwrócili uwagę na możliwość wyjścia z takiej umowy. Tak, żeby były zapisy, pod jakimi warunkami taki dystrybutor może z Państwem zakończyć umowę, albo też Państwo możecie taką umowę zakończyć. Często umowy podpisywane bez takich zapisów kończą się trochę dramatycznie, bo na przykład dystrybutor może powiedzieć, że wniósł jakieś opłaty i on na takiej umowy nie odstąpi. Natomiast jeśli Państwo dacie możliwość dystrybutorowi rejestracji Państwa marek na rynku lokalnym, to Państwo już nie możecie tych samych produktów własnych wprowadzić na rynek lokalny, bo zarejestrował to dystrybutor. Jeśli dystrybutor to zarejestrował, to będzie mógł od Państwa żądać zwrotu kosztów. Oczywiście on mógł zapłacić za tę rejestrację, załóżmy 10-20 tysięcy dolarów, natomiast wierzcie mi, on będzie chciał dużo, dużo więcej. A więc tak dbamy o to, żeby były zapisy wyjścia z danego rynku. Jeśli mamy te zapisy, też przygotowujemy załącznik mówiący o tym, jak te produkty będą dystrybuowane. Jeśli nie jest to w załączniku, to przynajmniej w jakiejś formie, która umożliwi Państwu jakąś kontrolę tej sprzedaży. Oczywiście też zakładam, że Państwo macie wpisane jakieś kwoty, które są kwotami, które dany dystrybutor musi od Państwa zakupić. To są jakieś targety, które musi spełnić, żeby na przykład kontynuować umowę na wyłączność, albo ta umowa, żeby była z Państwem przedłużona. Generalnie przestrzegam przed tym, żeby umowę podpisywać pochopnie. Warto ją mocno przeanalizować, spotkać się raz, drugi, trzeci, piąty z danym dystrybutorem, poświęcić na to tygodnie, a nie dni, ażeby tę umowę dokładnie przemówić, przegadać, żeby ona była przez Państwa podpisana świadomie. Czy warto korzystać z prawnika lokalnego? To jest pytanie bardziej o Państwa jakby poczucie w kontakcie z prawnikami z innych krajów. Proszę pamiętać, że jeśli Państwo korzystacie z prawników w Polsce, kontaktujecie się z nimi, pytając o jakieś sprawy, zadając jakieś pytania. Natomiast musicie mieć Państwo świadomość, że prawo w danym kraju może być inne i teoretycznie możecie Państwo używać tych samych słów. To może być taka sama odpowiedź na Państwa takie samo pytanie, natomiast na rynku lokalnym, w prawie lokalnym znaczyć zupełnie coś innego. Dlatego też proszę zwrócić na to uwagę, żebyście Państwo ten element zadbali. A więc okej, zakładam, że już mamy dystrybutora, jesteśmy po ostrych negocjacjach z tym dystrybutorem, mamy podpisaną umowę, wiemy, co mamy robić, mamy rozpisaną jakąś mapę następnych wydarzeń na kolejne miesiące czy też lata, no i generalnie zabieramy się do pracy. Pierwsza rzecz, którą się Państwo zdarzycie, to jest rejestracja produktów, przy tym związane czasami ogrom dokumentów, które trzeba przygotować i to też warto przeliczyć przed podpisaniem umowy. Proszę pamiętać, że niektóre legalizacje, które są robione zwłaszcza do krajów arabskich, to są legalizacje, które wymagają pieczęci danych ambasad. Jeśli Państwo legalizujecie dokumenty eksportowe na rynki, gdzie są honorowane pieczęcie apostille, to Państwa rejestracja kończy się urząd, jakiś następny urząd, MSZ i koniec. Czyli mamy dokument przygotowany, później jest na końcu apostille z MSZ-u i mamy przygotowane dokumenty, które wysyłamy dystrybutorowi. Natomiast w rynkach arabskich, które Państwo pewnie będą interesować, w wielu krajach nie są akceptowane pieczęci i apostille. Takimi krajami są na przykład Katar, Kuwejt, Emiraty Arabskie, Jordania czy też Egipt. To są kraje, gdzie musicie Państwo zarejestrować produkty, używając dokumentów zarejestrowanych także w ambasadach. No i tutaj zaczyna się zabawa, czyli też przeliczenie kosztów, które są przed Państwem. Każdy z tych dokumentów musi być najczęściej tłumaczony. Konsulat, który realizuje dokumenty, nie przyjmie od Państwa dokumentów, które będą w języku na przykład polskim. Państwo powiecie, że okej, są w polskim, a sobie tam przetłumaczymy na miejscu. Takie pieczątki w niektórych konsulatach Państwo nie otrzymacie, czyli muszą być przetłumaczone. Czasami jest wymaganie takie, czasami, to nie jest częsty przypadek, że musi być to tłumaczenie na język arabski. Jeśli Państwo sobie otworzycie wielość tych dokumentów, które Państwo będziecie musieli przygotować do rejestracji, może się okazać, że to są dziesiątki stron, które muszą być przetłumaczone, zarejestrowane.
Dlatego też warto sprawdzić, jak przebiegają pewne procedury, jaki jest ich koszt i jakie w ogóle dokumenty będą potrzebne dystrybutorowi. Najczęściej są to dokumenty tak, umowa dystrybucji, żeby pokazać, że dystrybutor może tymi produktami handlować na rynku lokalnym. Następne to są umowy, że firma rzeczywiście w Polsce istnieje, czy jakiś KRS, umowa spółki, no cokolwiek, co pokaże, że ta firma istnieje na co dzień i jest w Polsce. Następne dokumenty, które mówią o tym, że osoby, które podpisują się pod tą umową, mogą się podpisać, no czyli tam wspomniana wcześniej umowa spółka, czy też te aktualne KRS-y. Następne umowy są związane już bardziej z produktami, czyli certyfikat wolnej sprzedaży. To jest certyfikat zdrowia, to są jakieś TDS-y związane z produktami, czy jakieś inne dokumenty, które świadczą, że te produkty są bezpieczne, mogą być sprzedawane na rynku lokalnym. Te dokumenty przygotowujemy najczęściej w pierwszej instytucji, czyli to jest jakiś KIK, jakaś inna izba gospodarcza albo jakaś inna instytucja, która wydaje Państwu ten certyfikat, czy też jakiś dokument. Kolejnym krokiem to jest MSZ. W tym MSZ-cie robimy legalizację zwykłą i później te dokumenty trafiają do ambasady kraju docelowego. I tutaj jeśli chodzi o opłaty, czy czas oczekiwania, czy wymagania, bywa różnie, bo każdy kraj może mieć swoje inne przepisy, inne cenniki, inne wymagania. Na przykład dużymi kosztami, którymi możecie Państwo się trochę zaskoczyć, są koszty związane z legalizacją w Emiratach Arabskich. Emiraty wymagają mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, dzisiaj nagrywając w przeliczeniu na naszą walutę, opłaty za każdą pieczęć. Jeśli sobie przygotujemy pakiet, najprostszy pakiet dokumentów, czyli certyfikat wolnej sprzedaży, umowę spółki, umowę dystrybucyjną i załóżmy KRS. I mamy 4 dokumenty. Z każdy z tych dokumentów musi być przetłumaczony na język angielski albo arabski. Jeśli mamy, w takim razie mamy pakiet 8 dokumentów. Jeśli Państwo sobie te 8 dokumentów przemnożycie razy 2,5 tysiąca złotych, wyjdzie Państwu bardzo duża opłata za samą legalizację pierwszego pakietu dokumentów. Można to oczywiście trochę zmniejszyć, bo można te dokumenty na przykład robić już w wersji, która jest honorowana w kraju docelowym, czyli na przykład w Emiratach. Można też to tłumaczenie robić mocno, znaczy spinając na trwale dokumenty, z czego powstanie jeden dokument, no przynajmniej na tej takiej prostej operacji macie Państwo połowę kosztów mniej. Natomiast inne konsulaty oczywiście też mają swoje wymagania. Natomiast proszę się nie zdziwić, że wymaganie typu 100-200 dolarów za jedną pieczęć to jest wymaganiem wygórowanym, bo to jest wymaganie dosyć małe i z takimi kosztami trzeba się liczyć. Czasy oczekiwania są zwykle od kilku dni, tam powiedzmy do 2 tygodni. Nie jest to długi proces, zwykle mieści się w jakichś takich normalnych, rozsądnych, oczekiwanych czasach urzędniczych. Oczywiście te dokumenty warto wcześniej przedyskutować i sprawdzić konkretnie z danym dystrybutorem, czy konkretnie ten dokument musi być na pewno legalizowany, a jeśli tak, to w jakiej formie. Może się okazać, że Państwa starania, czas oczekiwania, szukanie pewnych rozwiązań zajmie Państwu dużo czasu, a ten dokument kompletnie nie będzie potrzebny. Oczywiście zachęcam do kontaktu z nami, chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów, jeśli chodzi o eksport produktów na rynki arabskie, ale nie tylko. Zachęcam do kontaktu i do usłyszenia.